Nigdy nie ubieram się na sportowo. Leginsy i strój sportowy używam wyłącznie w siłowni, bo to jest tak, jakby lekarz chodził w białym fartuchu po domu. Dla mnie to jest strój, który kojarzy się z moją pracą zawodową. Więc jeśli chodzi o moją szafę, to mam absolutnie rzeczy eleganckie. Oczywiście mam też dżinsy, bo kocham dżinsy i biały t-shirt, bo w pewnym wieku taki właśnie strój odmładza i uważam, że dojrzałe kobiety powinny wskakiwać w dżinsy, w białe t-shirty, marynarki czy kurtki skórzane, bo to dodaje takiej lekkości. No ale zdecydowanie kocham tak zwane małe czarne, których mam bardzo dużo. W ogóle w mojej szafie są tylko 3 kolory, biały, szary i czarny, bo te kolory myślę, że najbardziej odzwierciedlają mój charakter czarny. Taki zdecydowany, silny, silnej kobiety. Nie, tak naprawdę pasują do moich włosów, bo jestem blondynką i w tych kolorach czuję się najlepiej. Kocham się stroić, jestem misia strojnisia. Także od samego rana lubię wyglądać dobrze. Jestem taką wariatką na punkcie estetyki, że nawet myślę o tym, jaki mam szlafrok, jaki mam ręcznik. No, wszystko musi być takie bardzo ładne, estetyczne, niesprane, nowe. I do tego też będę zachęcała swoje kobiety w swojej książce o modzie, bo to moja kolejna książka już w maju wyjdzie i będzie dotyczyła właśnie mody, taki przewodnik dla kobiet dojrzałych, żeby nie zaniedbywały siebie kobiety w żadnym momencie, że każdy moment jest ważny, czy jesteśmy w łóżku, czy jesteśmy w łazience, czy jesteśmy w kuchni. Wszędzie musimy wyglądać super. Także jak ktoś zapuka znienacka, to mamy być po prostu, mamy błyszczeć, a nie straszyć.